To nie tylko w pana ministra Bodnara uderza, ale także i w jego wizerunek trochę ta wpadka uderza. Więc to punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki, że w moim przekonaniu Donald Tusk nie popełnił błędu. Całe zło, które Prawo i Sprawiedliwość wyrządziło przez ostatnich 8 lat, tego zła nie da się wyplenić wyłącznie na sali sądowej. Ktoś się potknął o własne nogi i wyszła dość niejasna sytuacja z tym, czy można go było zatrzymać, czy można go było aresztować, czy nie. Czy możemy to już nazwać pewnym kryzysem wizerunkowym rządu? No bo jak sądzę, większość wyborców nie czyta tego, czy to jest kwestia prokuratury, czy to jest kwestia tych, którzy te rozliczenia obiecywali, pana premiera, czy pana ministra Bodnara. No ogólnie jest pewien niesmak, jak sądzę. Pytanie, czy to już jest kryzys, czy nie? Kryzys może jeszcze nie, ale jest to bardzo poważna wpadka, tym bardziej, że ona idzie zaraz po poprzedniej wpadce dotyczącej nieudanej próby dekryminalizacji aborcji. Mhm. To się wszystko dokłada i uderza w taki wizerunek, który się udawało Tuskowi i w ogóle całemu temu układowi rządzącemu skutecznie budować od czasów słynnych marszów Tuska. Wizerunek partii skutecznej, który kontrastował z malejącą skutecznością i sprawczością PiSu, co też było silnym elementem wizerunku, ta sprawczość, to był silny element wizerunku PiSu. PiS zaczął to tracić, koalicja i Platforma zaczęły to zyskiwać. Więc w tym sensie to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Więc z jednej strony ten element wizerunku jest trochę osłabiony, z drugiej strony jest na przykład osłabiony element wizerunku sumiennego urzędnika, jaki miał i wciąż jeszcze ma pan minister Bodnar. To jednak też trochę rykoszetem w niego uderza. A przecież pan minister Bodnar bywał tak oceniany. No może trochę za wolno, mówiły niektóre środowiska sędziowskie, może za mało radykalnie, ale na pewno sumiennie. A tutaj się okazuje, że ktoś taki sumienny do końca nie był. Ale chcę powiedzieć jedno. Ważne jest, żeby ta wpadka, niewątpliwie poważna wpadka, nie przysłoniła nam istoty. Tam jest ogromnie ciężki zarzut. Tam jest zarzut o działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej. Co to znaczy? To znaczy, że w ramach administracji państwowej działała grupa zhierarchizowana, wyspecjalizowana, z wewnętrzną strukturą, bo tak prawnicy i socjologowie zresztą też definiują zorganizowaną grupę, której celem było dokonywanie przestępstwa w sposób ciągły i długotrwały. No więc jeżeli część administracji jest czymś takim, no to udowodnienie tego za pomocą procesu sądowego jest ogromnym wyzwaniem, więc nie zapominajmy o naturze tych zarzutów. Jest jeszcze jedna rzecz, że po pierwsze ta wpadka przysłania istotę i naturę zarzutów, a po drugie cała ta sprawa przysłania coś jeszcze większego. Otóż całe zło, które Prawo i Sprawiedliwość wyrządziło przez ostatnich 8 lat, tego zła nie da się wyplenić wyłącznie na sali sądowej. I nie może być przyjęta taka perspektywa nadmiernie kryminalizująca politykę, że tutaj, prawda, było tyle i tyle afer, to wszystko rozliczymy i tak dalej, i tak dalej. To jest konieczne. Ale to nie znaczy, że to, co nie było aferą, było dobre. Bo zło, które PiS wyrządzał, to jest nie tylko zło w postaci przestępstw. To jest także zło w postaci złych decyzji i rozstrzygnięć politycznych. Więc ta cała afera i w ogóle takie podejście aferalne do polityki nie powinno nam przesłaniać politycznej natury polityki, jeśli tak można powiedzieć. Krótko mówiąc, jeżeli rozliczymy już wszystkie przestępstwa, to nie znaczy, że to, co nie było przestępstwem, było okej. Bo tam też było bardzo, bardzo wiele rzeczy nie okej. I o tym pamiętajmy. I tu brakuje jasnego komunikatu, co z tych 100 na przykład konkretów jest najważniejsze. I z tego powodu na przykład ta wpadka aborcyjna jest być może jeszcze ważniejsza niż ta wpadka z nieudanym aresztowaniem pana Romanowskiego, bo ta wpadka aborcyjna jest wpadką pewnego istotnego elementu programowego, który apelował do uczuć i do emocji tych młodych kobiet, dzięki którym w sporym stopniu, jak wykazują to analizy, te wybory zostały wygrane przez tych, którzy je wygrali. W związku z czym tamta wpadka aborcyjna jest być może jeszcze ważniejsza, bo ona dotyczy sensu stricto jakiegoś elementu. No dobrze, ale panie profesorze, układ sił w koalicji jest jaki jest. Donald Tusk nie jest w stanie zrobić z tym czegokolwiek. No tak wyborcy zdecydowali, jest tylu posłów PSL-u, tyle Polski 2050, tyle Koalicji Obywatelskiej i teraz jak się z tym mierzyć? No wie pani, to nie jest też tak, że nie jest w stanie Donald Tusk zrobić czegokolwiek, bo praktycznie wszystko, co jest robione, to jest w dużym stopniu, jeżeli nie w całkowitym, jego zasługa. Moim zdaniem problem polega na tym, że on robi co może, ale on jest bardzo, bardzo samotny. No jak
długo może samotny jeden człowiek, najbardziej jednak też no, jakkolwiek obdarzony zdolnościami politycznymi, co do tego nie ma wątpliwości, zastępować rozmaite niedoróbki i luki w systemie. Jak długo Donald Tusk może być swoim własnym rzecznikiem prasowym, poza tym, że jednak w wolnych chwilach musi być premiera. No ale to, że rząd nie ma rzecznika prasowego, to jest jego decyzja. No ja wiem, no tak, no być może to jest taka decyzja, która się uzasadniała na początku, ale w tej chwili, jeżeli to na początku być może był jakiś wybór, nie będę szukał rzecznika, to ja teraz nie wiem, czy na przykład w tej chwili to już nie jest efekt tego, że tak niespecjalnie jest kogo znaleźć, kto by się podjął, a przede wszystkim kto by potrafił, bo to musi być ktoś, kto będzie co najmniej tak samo zdolny, jeśli nie bardziej. I w dodatku miał dostęp do realnej wiedzy. I a wiemy, że Donald Tusk takie grono bardzo mocno ogranicza. Dokładnie, tak. No, nie załatwi wszystkiego Donald Tusk z Pawłem Grasiem. No. Koalicjanci, czyli trzecia droga z naciskiem na PSL i Lewica, rozumieją powagę sytuacji? No ja myślę, że bardzo rozumieją i bardzo chcą na tej powadze wygrywać i one mają te partie takie, myślę, że trochę mylne wrażenie, że w tej chwili mogą uzyskiwać coś, co ich zdaniem jest znaczeniem politycznym, a w moim przekonaniu, szczególnie myślę tutaj o tej kwestii aborcyjnej i szczególnie myślę o PSL-u, to jest pewnego rodzaju nadznaczenie polityczne. Co tu dużo mówić, no jednak ta stosunkowo niewielka grupa działaczy, dość dobrze lokalnie osadzonych, jeśli chodzi o PSL, gorzej lokalnie osadzonych, jeśli chodzi o Polskę 2050, no jest niezbywalnym elementem arytmetycznym, prawda, tej koalicji. Ale też zauważmy, że gdyby nie ta koalicja, to oni by w ogóle nie weszli do tego Sejmu, prawda? Bo oni sami stanowili koalicję, która nie przekroczyłaby tego progu. Także no, tak bym trochę jednak myślał, że PSL, który jest taką partią bardzo racjonalną, no, nie powinien za bardzo się epatować tym swoim sukcesem, a z drugiej strony rządzący, którzy tak naprawdę, już trochę cynicznie mówiąc, mają naprawdę zawsze dużo instrumentów, nazwijmy to przekonywania, mogli znaleźć instrumenty do przekonywania wobec partii, która, tak jak PSL, mówiąc też delikatnie, na przekonywanie i na instrumenty przekonywania jest czuła i mało odporna. Można było dokładniej zadziałać. Panie profesorze, a sama postać Romana Giertycha i jego przedziwne, zaskakujące działania ostatnio, nie mam na myśli tylko głosowania w sprawie aborcji, ale też takie ferowanie wyroków w sprawie działania prokuratury krajowej, podgryzanie ministra Bodnara nieustanne. Czy pana zdaniem, no zapytam wprost, Donald Tusk popełnił błąd polityczny, dogadując się z Bodnarem, czy jednak ta jego nieustępliwość w rozliczeniu PiSu jest dziś dla Tuska jednak cięższa gatunkowo niż ważniejsza być może, o tak, niż te wszystkie kłopoty, które Giertych w tej chwili powoduje? No, ja bym był ostrożny z takim krytykowaniem na miejscu pana Romana Giertycha, ponieważ jeżeli on jest głównie osobą, która jest kojarzona z rozliczaniem PiSu, a jest, to nie tylko w pana ministra Bodnara uderza, ale także i w jego wizerunek trochę ta wpadka uderza. Więc to punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki, że w moim przekonaniu Donald Tusk nie popełnił błędu, ponieważ Roman Giertych mimo rozmaitych obciążeń, jakie za sobą niesie jego dotychczasowa kariera polityczna, jest jednak zasobem, jest, używając słów byłego prezydenta, plusem dodatnim, a nie plusem ujemnym, chociaż elementy ujemności tam też z pewnością są. I nadal jest bardziej wartością dodaną niż obciążeniem. Tak, dokładnie. On ma swoje ogromne ambicje. Kto wie, co leży u podłoża tego ostrego nurtu krytyki wobec pana myślę, ministra Bodnara. Myślę, że marzenie Bodnara. o zajęciu fotela ministra sprawiedliwości. No albo co najmniej prokuratora, prawda, tak, krajowego, czy też po rozdzieleniu z funkcją ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Kto wie, czy tam takich ambicji nie ma. Wkłada kij w mrowisko. No wkłada kij w mrowisko i to może być trudne dla Donalda Tuska, ale Donald Tusk jest politykiem, który no mimo tego, że wagowo i wzrostowo jest nieco niższy od Giertycha, co nie jest trudne, powiedzmy sobie, to jednak ideowo i osobowościowo nie jest politykiem słabszym. No dobrze, panie profesorze, ja tu tym razem ja włożę kij w mrowisko, no bo jednak wszyscy doskonale pamiętamy wystąpienie pana premiera przyszłego jeszcze wtedy, byłego i przyszłego, na kampusie Polska, Rafała Trzaskowskiego. Pamiętamy, kiedy poinformował wszystkich, wprowadzając także posłanki ze swojego klubu, w tym Barbarę Nowacką, Aleksandrę Gajewską, która tu była w osłupienie absolutne, informując o tym, że Giertych wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. Ale dał jakby swoją twarz i swoje słowo, że Giertych obiecał mu nie łamać dyscypliny partyjnej i tylko pod takim warunkiem do tej koalicji wchodzi. Co się wydarzyło w piątek, wszyscy widzieliśmy. Czy to nie jest tak, że Giertych zagrał na nosie Tuskowi po prostu?
No tak, no niby taki wyjazd zastosował, że on nie złamał, prawda, no bo nie zagłosował przeciw, tylko że po prostu w ogóle nie głosował. No ale to w oczywisty sposób, ja myślę, że to miało być działanie, którego skutkiem jest między innymi i to, co my teraz robimy, czyli to, że on urasta tutaj na jaką... Analizujemy. No właśnie, analizujemy, na co Giertych, czy w tamtą... Mm-hmm. No właśnie, on chce się jeszcze bardziej uważnić, krótko mówiąc, ale w moim przekonaniu taka gra, jeżeli tylko skonfliktuje go nadmiernie z Donaldem Tuskiem, to jest gra, w której to nie Roman Giertych będzie wygrany. No właśnie, bo nie warto chyba wchodzić w takie bezpośrednie starcie. A wtedy, jeżeli on wypada stamtąd, to nie jest tak, że od razu druga strona, jakkolwiek byśmy tą drugą stronę, czy jakakolwiek inna strona, owacyjnie przyjmie Romana Giertycha, bo Roman Giertych potrafi być też problemem.